postanowiłem, że dzisiaj zostanę kurierem, ale oczywiście wcale nie takim zwykłym, ponieważ mamy całkiem ciekawą trasę do przejechania. No i oczywiście bez waszej pomocy nie dam rady jej przejechać, dlatego w tym momencie koniecznie stawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja sobie już respię tutaj nasz wagonik, wsiadamy sobie, cyk, do środka i myślę, że możemy zacząć sobie jechać. Odbieramy sobie naszą pierwszą paczuszkę już na samym początku. Nie wiem ile, damy radę dzisiaj zebrać, ale to wygląda na całkiem trudne. Dobra, chyba damy radę przejechać, tak, daliśmy radę. Jak na razie idzie nam naprawdę świetnie, więc obyśmy tutaj nic przypadkiem nie stracili, nie spadli na dół. Mamy kolejną paczuszkę zdobytą, zobaczymy w ogóle jak dużo ich zdobędziemy. I znowu są te strasznie krzywe tory, to jest w ogóle napisane właśnie, że są takie malutkie wzniesienia, więc sobie powolutku po nich przejedziemy. Na samym końcu musimy dodać sobie troszkę gazu i wjechać do góry, cyk, jesteśmy chyba na miejscu. Dobra, tej dźwigni sobie przestawiać nie będziemy, bo musimy sobie teraz wjechać do góry. No i to wygląda naprawdę całkiem wysokie, więc ja sobie szybciutko tutaj wjadę. Nie mam pojęcia co się dzieje tam z tyłu, ale właśnie chyba sobie ktoś spadł. Ja zebrałem sobie jeszcze kolejną paczkę, u góry mamy jeszcze następną, więc jest ich naprawdę całkiem dużo. Co to jest? Ej, czemu sobie jakąś windą na środku wjeżdża do góry? Nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest, ale dobra, spróbujmy sobie go troszeczkę dogonić, więc sobie przyspieszymy. I już właśnie jesteśmy na samej górze. Dobra, udało mi się tu wjechać. Aha, to jest w ogóle chyba jakaś kompletnie inna trasa. Stój, poczekajcie, zatrzymajmy się, bo ja naprawdę nie wiem, gdzie teraz jestem, a nie chciałbym przypadkiem nigdzie spaść. Co mi teraz goni? Ej, zostaw mnie! Aha. I coś mnie zniszczyło i musimy zacząć sobie od samego początku, więc no jest naprawdę super. Nie przeczytałem, że będzie nas gonić jakiś ciemny samochód. Słuchajcie, udało mi się wjechać na tą windę, którą przed chwilą właśnie widzieliście, jak ktoś sobie ją wjeżdżał. Zdobyłem sobie po drodze jeszcze dwie paczuszki, więc mamy ich niestety troszeczkę mniej, ale mam nadzieję, że teraz nie będzie nas ścigać żaden samochód. Znaczy wagonik inny, taki wiecie, ten, który przed chwilą. Z tego co widzę, to już jesteśmy na górze, możemy się odczepić. Halo, mogę jechać do przodu? Okej, możemy sobie jechać, zjeżdżamy sobie teraz z tego i powolutku, bo nie chciałbym naprawdę teraz z tego spaść, ale my szybko jedziemy teraz. O, co się dzieje? Dobra, nie, o nie, ja się cofam teraz. Dobra, to chyba jednak nie był dobry pomysł. Wiecie co? Boję się, że mogę już tutaj przypadkiem teraz zaklinować. Tak, właśnie chyba się to stało, że sobie już teraz stąd nie wyjadę, bo troszkę za bardzo się zatrzymałem. Udało mi się wrócić z powrotem na sam górę i teraz od razu się rozpędzam i jedziemy sobie bardzo szybko, mam mega dużo paczuszek. Dobra, on nas już goni. Mam nadzieję, że przypadkiem tutaj nigdzie nie spadnę, jak trochę za bardzo się rozpędzę. Jak on znowu jedzie szybko? Dobra, ja cały czas w ogóle trzymam tylko prędkość, żeby mega szybko jechać. Gaz do dechy i lecimy. Słuchajcie, mam jeszcze kolejną paczuszkę tutaj. To jest w ogóle, żeby zwolnić. Może zwolnimy sobie. To jest. Jest! On sobie teraz chyba powinien spaść, co nie? Czy będzie nas gonić dalej? Tak! Spadł na dół. Dobra, na szczęście to mamy. Możemy sobie teraz tutaj. Czekajcie, bo ja nawet nie wiem, co ja tu przełączam. Musimy sobie przełączyć to. Powolutku sobie wjeżdżamy. I rzucamy nasze wszystkie paczuszki, za które jesteśmy aż 1200 punktów. Więc no było tego całkiem sporo. Nie wiem w sumie, co teraz tutaj stanie. Ale zjedźmy sobie bardzo powolutku. Zatrzymaj się. Co to jest teraz za przepaść? Jak ja mam tam zjechać? Aha, tak tu działa. Dobra, to powolutku sobie teraz przyczepimy się do tych kolejnych torów. I uwaga, zjeżdżamy sobie teraz na dół. Ale szybko, już ogień za nami normalnie. Ej, ja nic nie klikam, bo boję się, że... No właśnie, chyba się troszkę wykoliliśmy i spadniemy sobie oczywiście na dół. Ale słuchajcie, jest chociaż jedna bardzo ważna rzecz. Mamy checkpoint, czyli nie musimy zaczynać znowu od samego początku. I może weźmy sobie troszkę, zwolnijmy tutaj, bo nie chciałbym znowu przypadkiem spaść. I ja cały czas zwalniam, on jedzie do przodu. Dobra, udało mi się chyba. Dojechaliśmy do końca i jeszcze sobie zwolnimy. Stój, bo tutaj widzę, że nie walniemy w niego. Udało nam się. Okej, my na szczęście jedziemy sobie dalej. Jest wszystko w porządku. Żaden wagonik nam się nie wykoleił. Zbieramy sobie powolutku nasze paczuszki dalej. W sumie jeszcze jakieś działka, które do nas szlają. Armatki, zostawcie nas. I musimy sobie teraz powolutku znowu wjechać na samą górę, tak żeby przypadkiem nie dostać żadnej z tych armat. A troszkę ich tutaj jest, z tego co widzę. Idzie nam naprawdę całkiem nieźle. Mam w ogóle nadzieję, że uda mi się dzisiaj dojechać do samego końca. I gdzie my teraz powinniśmy sobie tutaj zjechać? Jest znak stop, czyli musimy się oczywiście zatrzymać. Tylko że powolutku, bo tych paczuszek to już mamy chyba troszeczkę za dużo. Cyk, zatrzymuję się. Wow, co się teraz dzieje? Ej, bo ja się zaraz walę na dół, się boję, że się wywalę. Chyba się nie walimy. Co to jest za przejazd teraz taki mega dziwny bardzo. Ej, stój, zatrzymaj się, proszę, nie uderz nigdzie. Jak się cofam, to jadę na dół. Okej, chyba musimy sobie zrobić to jakoś w taki sposób. Jeszcze kawałeczek. Jest, dobra. Udało nam się teraz obrócić i będziemy sobie jechać dalej prosto. Tam może będzie gdzieś jakiś checkpointik. Mamy na mnie taką nadzieję. I wracamy z powrotem na właściwy tor. Tylko proszę, żebym teraz nie spadł i nie dostał z żadnego z tych armatek, bo jesteśmy już naprawdę bardzo daleko i nie chciałbym zaczynać tego od nowa. Szybciutko sobie ją omijamy, mamy kolejny stój, zatrzymaj się, dobra, jest, zatrzymujemy się. Jeszcze kolejne dwie paczuszki mamy. Ej, nie, ja z tego spadnę 100%, ja już widzę, jak to wygląda. Nie wiem, co mam tutaj zrobić, ale proszę, proszę, nie spadnij z tego, damy radę. Ja się od razu zatrzymuję, od razu trzymam hamulec, nie, stój, 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 proszę. Mega dobrze, proszę wjeść teraz na samą górę i jesteśmy na miejscu, paczuszki. Dobra, dałem radę paczuszki sobie tam dostarczyć. Mamy teraz w ogóle, czekajcie, mamy 4400 punktów, więc idzie naprawdę mega dobrze. I teraz musimy sobie z tego, co widzę, uważać na samochody, więc on sobie jedzie. My teraz od razu wjeżdżamy na ten tor i jedziemy sobie bardzo szybciutko prosto, tak żeby
przypadkiem ten z tyłu nas nie uderzył. Ziu, sobie wszystko tutaj omijamy. Ej, dobra, nie walnę w niego. Trochę za szybko sobie chyba jedziemy. Lekko zwolnimy. Hamulce musimy sobie tutaj cały czas używać. Ale ta druga jest w ogóle mega długa. Ale jestem bardzo zadowolony, bo po drodze udaje mi się zbierać naprawdę wszystkie paczuszki. Już wszystko ominęliśmy? Dobra, to teraz wjeżdżamy sobie tutaj. Cyk, na górę. Troszkę sobie zwolnimy na zakręcie, żeby nie wypaść. I naprawdę idzie nam świetnie. Mamy czerwone światło. Nie, 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 to się zatrzyma. Jak mamy czerwone, to musimy sobie poczekać. A to czerwone to będzie chyba cały czas. Chociaż się mu się teraz zmienia. O, on ma czerwone, a ja mam zielone. Dobra, przejechaliśmy na czerwonym, ale nic się na szczęście nie stało. Tylko wy tak nie róbcie, bo tak nie wolno. I jedziemy sobie teraz do kolejnych świateł. Ej, ja naprawdę nie wiem, się już zgubiłem normalnie. Ta mapka jest zbyt duża. Dobra, szybko sobie przyjeżdżamy. Cyk, jesteśmy na miejscu. O, co się stało teraz? Wracamy sobie z powrotem tego miejsca i te samochody w ogóle serio czekają na tym czerwonym świetle. Wcześniej nie zauważyłem tego, że tutaj są właśnie takie lekkie górki, troszkę zniszczona jest ta droga niestety, te tory w sumie. Więc powolutku musimy sobie tutaj przejechać. Może jeszcze zdążymy sobie przed właśnie zapaleniem zielonego światła dla nich. Chyba damy radę. Tak, jesteśmy już tutaj prawie że na miejscu. Jedziemy sobie teraz prosto do przodu. Nie wiem, gdzie jest kolejny checkpointik, ale na szczęście już kilka tych checkpointów mamy. Ale o, dobra, no zakręcie troszkę wolniej. Tu nie ma trasy dalej, ona się popsuła. Chociaż może być niewidzialna. Dobra, ona chyba jest niewidzialna, bo tu jest paczuszka. Tak, jak myślałem. Dobra, na szczęście jest niewidzialna. Nie wiem, ile nam tej drogi jeszcze zostało, ale mam wrażenie, że musi tutaj naprawdę strasznie rozpędzić, bo zobaczcie, co jest teraz przed nami. Taka wielka górka. O, lecimy, cyk, do góry. Wow, udało nam się chyba, tak? Jesteśmy już prawie że na miejscu. Teraz szybko jeszcze sobie stąd zjedziemy, żeby się tu nie zatrzymać. I jesteśmy! Kolejny checkpointik zaliczony. Paczuszki! Jest, udało mi się wszystkie paczuszki dostarczyć, jakie tylko były możliwe. Co my teraz tutaj dalej mamy? Znowu są jakieś światełka. Ej, coś czuję. No tak, super mi poszło. Że będziemy tutaj naprawdę szybko się rozpędzać. Dobra, przygotuj się. Ja się teraz przygotowuję i zobaczymy, co się zaraz stanie. Mamy zielone światło. Lecimy teraz. Prosta droga do przodu. Dobra, maksymalna prędkość. Nie wiem, co się stanie. Ewentualnie wypadniemy sobie troszkę z toru i zjeżdżamy sobie teraz maksymalnie na dół. No, super mi poszło. Chyba wreszcie nam się udało. Przejeżdżamy teraz przez ten roller coaster i jesteśmy na samym końcu. Jeszcze kawałeczek. Dobra, już prawie dojść. Jest, udało się. Dobra, to było coś trudne. Spadłem chyba z 10 razy, ale wreszcie udało mi się tutaj dojechać, więc to jest najważniejsze. I teraz powolutku, raczej powinniśmy sobie przez to przejechać, bo te drogi są tutaj strasznie kręte. Jeszcze w dodatku mamy trochę bagażu z tyłu. Aha, czyli był tam ten samochód, który nas gonił, a ja niestety go znowu nie założyłem, więc świetnie. Znowu muszę to 10 razy powtórzyć. Tym razem może jednak pojedziemy sobie troszkę szybciej, bo on nas będzie tak oczywiście gonić, więc mam nadzieję, że na żadnym zakręcie nie wpadniemy, ale dajmy sobie dosyć szybką prędkość tutaj, znaczy wysoką prędkość. Wiecie, o co chodzi, już sam nie wiem, co tutaj się dzieje za bardzo, ale my szybko teraz lecimy. Dobra, kolejne dwa samochody w ogóle się odpaliły z tego, co widzę, więc jest naprawdę super. Armatki jeszcze w dodatku, więc dzieje się tutaj naprawdę bardzo. Nie, proszę, nie wypadaj stąd. Podejście już sam nie wiem, które, ale wreszcie nam się udało. Dobra, te samochody sobie poleciały gdzieś na bok. To były tylko dwie paczuszki, więc niestety nie za dużo. On dalej z nami jedzie, czy mi się wydawało? Nie, chyba sobie gdzieś pojechał na szczęście. Raczej nie zostało nam już dużo trasy. Jesteśmy gdzieś na końcówce. Tak mi się bynajmniej wydaje. A jeśli tak nie jest, to zaraz sobie to troszeczkę przyspieszymy. Wjedźmy sobie tutaj do góry. To są tylko jakieś młotki. Dalej mamy trudna trasa. Okej, skoro tam jest trudna trasa, to jestem bardzo ciekawy, jak ona jest trudna. Szybko miałem sobie jeden młoteczek. Dobra, dalej jest drugi młoteczek. No i to było w sumie dosyć proste. I teraz tak, mamy. Stój! A, dobra, mamy dwie trasy. Jedna jest trudna, a druga jest długa. W sumie to nie wiem, co wolimy, ale różnica jest pewnie znaczna. Ale my weźmiemy sobie długą trasę, żeby na spokojnie dojechać sobie do samego końca. Trochę to trwało, ale wreszcie udało mi się wjechać na sam szczyt. I słuchajcie, przed nami jest ogromny, bardzo wysoki i stromy zjazd. Jeżeli teraz spadnę i będę musiał to wszystko powtarzać od samego początku, to naprawdę się zdenerwuję. A z tamtej strony dokładnie w tym miejscu jest checkpoint. Więc no, zobaczymy, jak to będzie. Ja teraz zjeżdżam na dół. Wiecie co, ja może puszczę sobie w ogóle klawiaturę i niech się dzieje, co się ma dziać. Jak my się odkleiliśmy dosłownie od tego. Ale my szybko lecimy. Proszę, nie spadnij. Proszę, nie spadnij. Proszę, nie daj spaść. Tak, patrzcie, jesteśmy na końcu już. Uda się, będzie checkpoint. Jest, udało nam się. Proszę, paczuszki wszystkie sobie bierz. Jest, ale mamy checkpoint. Prawie w ogóle dotknąłem tego, żeby wrócić na sam początek, więc byłoby naprawdę super. Checkpoint udało nam się zdobyć i teraz chyba został nam ostatni poziom do zrobienia, bo w tamtym miejscu jest chyba ostatni checkpoint, a na tamtym właśnie końcu już jest koniec po prostu, więc no musimy sobie wziąć kolejny wagonik i zobaczymy, co się zaraz stanie. Ten tor polega na tym, że znika. Tak, on dosłownie po prostu znika, więc ja mam taki plan, że będę sobie przyjeżdżać jeden, teraz drugą część jakby tego ciemnego kolorku. Zatrzymujemy się i poczekamy sobie, patrzcie, bo on teraz znika i jak sobie zniknie, zaraz się znowu pojawi. To teraz szybciutko dodajemy sobie gazu, żeby to bardzo szybko przejechać. Dobra, szybciej, bo zaraz normalnie nie zdążymy. Dawaj, damy radę, uda nam się. Jest, jesteśmy teraz na kolejnym i patrzcie, idealnie teraz właśnie zniknął. Ale muszę wam powiedzieć, że jak dla mnie to jest naprawdę najtrudniejszy poziom w całej tej grze. Mam nadzieję, że już więcej nie spadnę. Powolutku przejdźmy sobie teraz każde po kolei. To jest ostatnia paczuszka. Ja spadłem chyba dosłownie z 10 razy, jak nie więcej. Raz spadłem tutaj na samym końcu i się dosłownie załamałem.
przechodzę ten poziom już jakieś pół godziny. Dobra, dam radę teraz. Jedziemy już prosto. Idziemy prościutko, proszę, nie wywal się teraz. Ani tutaj żaden zakręt, ani nic. Jesteśmy wreszcie na miejscu. Naprawdę chyba z pół godziny ten poziom przechodziłem, ale wreszcie nam się udało. I teraz tak, wieża zakłady, krótka, ale wymagająca część gry. Dobra, nie wiem co ja tu mam zrobić, po prostu zjedźmy sobie na dół. Aha, z tego co widzę, to chyba nie będzie wcale takie proste, bo już tutaj mamy ten spad, ten mechanizm, który nas bardzo przyspieszy. Stój, dobra, nie spadaj. Zjedźmy sobie teraz powolutku na dół. I co tu się będzie teraz działo? Coś czuję, że naprawdę bardzo szybko sobie polecimy, więc uwaga, 3, 2, 1, odpalamy rakietę i lecimy sobie prosto jak na razie. Dobra, może powoli, w sumie to nie jest wcale aż tak szybko jak myślałem. Musimy sobie już tylko zjechać na sam dół, to jest ostatnia część całej tej gry, tylko się nie wywal tutaj. Dobra, jest wszystko w porządku. Jak na razie idzie nam naprawdę świetnie, tu się troszeczkę zatrzymajmy. No dobra, jednak nie idzie tak super jak myślałem. Naprawdę nie pomyślałbym, że zjechanie z tej wieży będzie aż takie trudne, ale wreszcie jestem na końcu. Mam nadzieję, że teraz nie spadnę. Powolutku sobie zjedźmy jeszcze po tym czymś. Cyk, jesteśmy na miejscu. Dobra, stój, 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 powoli, 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 żebyśmy już naprawdę na żadnym zakręcie nie spadli, bo tuż przed nami jest koniec mapy. Mam nadzieję, że z tego nie spadnę. Proszę, 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 nie spadnij z tego, proszę, nie spadnij z tego. Tak, wreszcie nam się udało, jesteśmy na samym końcu. Wskakujemy tu, udało nam się wskoczyć, naprawdę w to nie wierzę. Udało mi się wreszcie przejść całą tą grę. Sami teraz zobaczcie, jakie to było ogromne, a my przez to wszystko przejechaliśmy. Przechodziłem to jakieś 2 godziny, serio. Mówiłem dosłownie, że 2 godziny przechodziłem całą tą grę. Jeżeli wam się udało szybciej, to możecie mi napisać w komentarzu, jak wam to wyszło. Przy okazji zebraliśmy sobie 36 tysięcy punktów, więc myślę, że to całkiem ciekawy wynik, ale za to, co zrobiłem, stawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No i spodziewajcie się filmów codziennie przez cały grudzień na tym kanale, więc myślę, że naprawdę warto subskrybować kanał i do kolejnych odcinków. Ja teraz skaczę na dół i narka wszystkim!